Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym, 11 odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Przypominam, że w opisie filmu znajdziecie kolejne pytania, kolejne moje odpowiedzi na nie z minutami, także możecie też tam wskoczyć i sprawdzić i obejrzeć to, co konkretnie Was interesuje. A my jedziemy z nową porcją pytań i odpowiedzi. Zapraszam! Pierwsze pytanie, bardzo ciekawe, od Julity. Regularnie oglądam Pani filmy na YouTubie i bardzo mi się podoba to, że przedstawia Pani wszystko, co skomplikowane w zrozumiały sposób. Jestem na diecie ketogenicznej ze względu na insulinooporność. Chciałabym kontrolować poziom glikemii i przede wszystkim unikać produktów, które mogą wywoływać wyrzut insuliny. Czy mogłaby mi Pani pokrótce wytłumaczyć albo poruszyć ten temat w swoim Q&A? Chodzi mi głównie o to, jaki poziom insuliny przy diecie keto jest prawidłowy na czczo i po posiłku oraz w jaki sposób po poziomie glukozy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wystąpił wyrzut insuliny. Julita, spróbuję również w nieskomplikowany sposób wytłumaczyć ten temat i odpowiedzieć Ci na Twoje pytanie. Ono jest bardzo ciekawe, bo niestety było przyjęte, że jest taka bezpośrednia, 100% reakcja pomiędzy poziomem glukozy a insuliny, a nie zawsze tak jest i nie jest tak we wszystkich produktach i takie podejście właśnie może być mylące, więc osoby z insulinoopornością rzeczywiście powinny zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o prawidłowy poziom insuliny, to według mnie powinien on być poniżej 5, szczególnie na keto. Natomiast wyrzut tej insuliny po posiłku przyjmuje się standardowo, że po około godzinie od spożycia posiłku on może wzrosnąć 5-krotnie, czyli jeżeli mielibyśmy poziom powiedzmy 4, no to razy 5, czyli maksymalnie wzrasta do 20 i potem po 2 godzinach ta krzywa insulinowa znowu się wypłaszcza i wraca do poziomu bazowego, czyli mniej więcej do tych 4 po 2 godzinach. Natomiast jeżeli odżywiamy się głównie ketogenicznie, to ten poziom insuliny wręcz zazwyczaj będzie stabilny, albo ten wzrost po posiłku będzie niewielki, no bo też niewielka jest ilość węglowodanów, które spożywamy. Natomiast przechodząc do drugiej części Twojego pytania, czyli w jaki sposób po poziomie glukozy możemy właśnie sprawdzić, czy nam poszła w górę insulina, czy nie, to niestety nie jest to takie oczywiste i tak naprawdę nie do końca możemy to w ogóle sprawdzić. Słuchajcie, storczyk mój piękny mi się wpakował w kadr, ale muszę go stąd usunąć, także żebyście się nie zdziwili, bo mnie irytuje w obiektywie. Dobra, wracamy do insuliny. Są niektóre produkty, które podnoszą nam poziom insuliny bardziej niż poziom glukozy. I na przykład, tak jak się mówi, że właśnie słodziki w większości nie podnoszą poziomu glukozy, to niestety u niektórych osób potrafią podnosić poziom insuliny, jak pokazują badania. I tutaj dobrze jest, jeżeli mamy insulinooporność i chcemy te poziomy insuliny kontrolować, to zwrócić uwagę nie tyle na indeks glikemiczny, który właśnie nam pokazuje ten wzrost poziomu glukozy, a indeks insulinowy, bo taki też jest. I jeżeli sobie wpiszecie w internecie indeks insulinowy, no to na pewno Wam się to pokaże, że właśnie niektóre produkty mają dość wysoki indeks glikemiczny, a wcale nie tak wysoki insulinowy, albo na odwrót. I tak na przykład jest z nabiałem, dlatego nieraz możecie się spotkać z informacją, że przy insulinooporności trzeba ograniczyć nabiał, bo nabiał ma dość niski indeks glikemiczny, ale już ta odpowiedź insulinowa właśnie u wielu osób może być wyższa. Także na to na pewno warto zwrócić uwagę, bo nie ma takiej bezpośredniej 1:1 korelacji pomiędzy wysokością insuliny i wysokością glukozy. Drugie pytanie jest od Agnieszki. Spożywam bardzo dużo jajek. W związku z tym, czy jest możliwe przedawkowanie witaminy A? Jak wiadomo, jest szkodliwa dla wątroby w nadmiarze. Co o tym myślisz? Myślę, że większość osób ma niedobory witaminy A mimo wszystko niż jej nadmiar. I teraz, jeżeli w ogóle chodzi o witaminę A, to też badania pokazują, że tak naprawdę to przedawkowanie trochę może być przereklamowane i ciężko tą witaminę A tak naprawdę przedawkować, a co więcej, istnieje również połączenie pomiędzy suplementacją witaminy D3
i suplementacją witaminy A. Okazuje się, że jeżeli mamy odpowiednie poziomy witaminy D3 w organizmie, to możemy tej witaminy A znacznie więcej spożyć i ten jakby poziom toksyczności witaminy A wtedy jest dużo, dużo wyższy. Agnieszka była zaniepokojona spożyciem jajek. Moi drodzy, jajka, żółtko jaja, bo to chodzi nam o żółtko, wcale nie jest głównym źródłem witaminy A. Bardzo dużo witaminy A na przykład mogą nam dostarczać podroby, jeżeli jemy ich większą ilość, ale sięgam do tabeli, na przykład dynia tej witaminy A ma najwięcej, bo w jednej takiej filiżance ugotowanej dyni mamy prawie 23 tysiące jednostek. Na przykład w słodkich ziemniakach, w batatach, w jednym średnim ugotowanym ziemniaku to jest prawie 22 tysiące jednostek. W szpinaku, w jednej filiżance ponad 10 tysięcy. W marchewce 10 tysięcy również. No właśnie prawie 9 tysięcy w wołowej wątrobie. Natomiast szukam żółtek. Jedno żółtko, 245 jednostek. Także zobaczcie, że no to wcale nie jest jakoś tak dużo i tak naprawdę dopiero 10 żółtek daje nam taką samą ilość witaminy A jak jedna filiżanka dyni. Więc nie wiem, Agnieszko, ile tych jajek jesz, ale przypuszczam, że nawet przy 10 to ciężko by było przedawkować tą witaminę A, chociaż ja nie zalecam jedzenia 10 jajek codziennie, no ale nawet jeżeli by to było te 10 żółtek, to i tak masz wtedy dopiero 50% tego zapotrzebowania, które też jest dyskusyjne, jeżeli chodzi o witaminę A, także ja bym się tego na Twoim miejscu nie obawiała. Maciej pisze, proszę o film o nadciśnieniu i o tym, jak sobie z nim radzić. Jestem od 14 lat na diecie Kwaśniewskiego, od roku na keto, bardzo stresujący okres życia ostatnio i myślę, że stąd nadciśnienie. Macieju, zgadzam się z Tobą, że prawdopodobnie stres podniósł Ci po prostu to ciśnienie krwi, bo jest on bardzo jakby skorelowany, nasza jakby ilość stresu i też nasze radzenie sobie z tym stresem jest mocno skorelowane z naszym ciśnieniem krwi, więc przypuszczam, że to jest ten problem. Myślę, że o nadciśnieniu i o tym, jak sobie z nim radzić, jak regulować to ciśnienie, to pojawi się za jakiś czas może w ogóle cały film na kanale. Natomiast prawda jest taka, że diety niskowęglowodanowe, dieta ketogeniczna szczególnie, tak naprawdę w dłuższym okresie czasu to ciśnienie nam reguluje i obniża. I zazwyczaj takie ma działanie i osoby na przykład, które miały nadciśnienie, powinny wręcz monitorować to ciśnienie, mierzyć je sobie i dostosowywać dawki leków, zazwyczaj po prostu je obniżając, a czasem nawet niektórzy całkowicie schodzą z leków na nadciśnienie, jeżeli są na keto. To, co możesz zrobić już teraz przy tym wyższym swoim ciśnieniu, oczywiście oprócz tego, żeby jakby no, postarać się dobrze zarządzać tym stresem i dobrze na niego reagować i mieć jakieś swoje metody na wyciszenie i tak dalej, to na pewno, jeżeli jesteś na keto, możesz pójść troszeczkę bardziej w stronę śródziemnomorskiego keto, bardziej nienasyconego, to powinno pomóc. Więcej ryb, troszkę może mniej mięsa tłustego i również suplementacja tranu. Olej rybi, kwasy omega-3 bardzo tutaj wspierają nas w walce z nadciśnieniem. No i pamiętaj również o elektrolitach, bo być może wypłukałeś się trochę z magnezu i potasu, więc warto byłoby również sobie te suplementy zastosować albo po prostu produkty, które będą bogate w potas szczególnie, bo moim zdaniem tak czy inaczej magnez, szczególnie wieczorem, taki tak wyciszająco warto by było dodać do suplementacji. Pytanie od Sławomira. Dzień dobry, ja chciałam zapytać o kazeinę micelarną na wieczór. Nie jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o odżywki, szczególnie w sporcie. Natomiast z tego jakby co wiem, to po pierwsze, kazeina jest białkiem krowim, więc tutaj jeżeli ktoś ma alergię na białko krowie, a wiele osób ma z tym problem, no to w ogóle odradzam, tak? To jest punkt pierwszy. Teoretycznie ta kazeina micelarna rzeczywiście jest polecana na wieczór, dlatego że ona się długo wchłania, tak? Powoli się wchłania i jest takim dobrym budulcem dla mięśni. No i a że mówi się, że mięśnie się regenerują właśnie w nocy, no to około treningowo, jeżeli chcemy zwiększać masę mięśniową, jest ona polecana. I moi drodzy, według mnie
No, u pewnych osób na pewno ta strategia się sprawdza. Natomiast dla mnie kłóci się to troszeczkę z tym naszym właśnie rytmem dobowym i z tym, że jednak staramy się mieć te posty okresowe, tak? Czyli mamy czas jedzenia i czas niejedzenia. Jeżeli wieczorem przyjmiemy kazeinę micelarną, czy jakiekolwiek inne białko, no to jest to posiłek, czy zamiennik posiłku i po prostu nasz organizm, no pewnie jest to łatwo w miarę wchłanialne, więc nie wymaga jakichś bardzo trudnych procesów trawiennych, ale jednak to trawienie musi zachodzić. No i dla mnie nie jest to najlepsza opcja. I powiem Wam, że nawet poszukałam, czy nie ma jakichś badań, rzeczywiście sprawdzających, czy wieczorem jest większa efektywność spożywania tej kazeiny micelarnej. I znalazłam. Tutaj akurat to była informacja chyba od doktora Axe. W 2018 roku było badanie, które sprawdzało właśnie suplementację kazeiny 54 gramy rano i wieczorem. I co się okazuje, że nie zaobserwowano żadnych statystycznych różnic, jeżeli chodzi o przyrost masy mięśniowej pomiędzy grupą, która stosowała tą kazeinę rano i stosowała ją na wieczór. Także takie akurat badanie znalazłam i ja uważam, że jeżeli nie byłoby różnicy, no to tak wyszło w jednym badaniu, tak? Ja też nie twierdzę, że na pewno nie ma żadnej i u każdego. Ale uważam, że jeżeli nie ma tutaj jakichś znaczących różnic, to ja bym raczej sugerowała stosować ją po prostu w ciągu dnia, wtedy kiedy jemy, trawimy, a w nocy nasz układ trawienny powinien odpoczywać. Monika. Świetny film, a ja mam pytanie, bo dużo się mówi o morsowaniu, a co z częstym korzystaniem z sauny na keto? Droga Moniko, rzeczywiście saunowanie i to wystawianie się na ciepło również jest mega wskazane i znowu to jest chyba temat na kolejny film odnośnie korzyściach z sauny. Ja sama bardzo polecam i korzystam z sauny, szczególnie z sauny na podczerwień. Nawet za niedługo planuję tutaj u mnie w domu sobie taką saunę zakupić i zainstalować, bo taka jednoosobowa sauna na podczerwień to wcale nie jest jakiś duży koszt. Także tak, jak najbardziej sauna jest świetna, również na keto, a w ogóle połączenie, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, saunowania z morsowaniem to będzie świetna opcja, także jak najbardziej na plus. I teraz pytanie od Katarzyny. Jestem 6 miesięcy na keto, homocysteina w górę na poziomie 11, cholesterol całkowity 187, LDL 71, HDL 108, trójglicerydy 36. Czy mam się martwić poziomem homocysteiny i tym dziwnym odwróconym stosunkiem LDL do HDL, dodatkowo FT3 poniżej normy, TSH w górę, zanik okresu? I moi drodzy, odnosząc się do pytania Katarzyny, chciałam Wam jedną rzecz uświadomić. Odcinki Keto Q&A to są moje odpowiedzi na Wasze pytania. Natomiast analiza wyników badań poszczególnych osób to jest połączone tak naprawdę ze szczegółowym wywiadem i raczej taki mój tutaj popularny naukowy film nie będzie dobrym miejscem na to, żeby po prostu analizować dogłębnie Wasze wyniki badań. Ja mogę powiedzieć o tym, co zazwyczaj się dzieje, na przykład dlaczego mam wyższy poziom homocysteiny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jestem w stanie udzielać Wam takich konkretnych porad i analizować Waszych wyników badań po prostu tutaj w odcinku, bo się nie da. Ja jak prowadzę konsultacje, to moja konsultacja u mnie trwa nawet 1,5 godziny, a czasem dłużej i naprawdę no po prostu potrzebuję znacznie więcej informacji, żeby rzeczywiście konkretnie danej osobie pomóc. Natomiast Katarzyno, odnośnie tej Twojej homocysteiny, to wyższe poziomy homocysteiny mogą mieć różne przyczyny i być może właśnie tak jest u Ciebie, dlatego chcę Ci na to zwrócić uwagę. Nie każdy o tym wie, ale wyższe poziomy homocysteiny mogą mieć związek z niedoborami, szczególnie witamin z grupy B. Foliany, witamina B6, witamina B12. Możesz sobie zbadać poziomy tych witamin w swoim organizmie, bo da się to zrobić, albo po prostu kupić jakiś dobry B-kompleks metylowany i zasuplementować go sobie przez jakieś 3 miesiące i ponownie sprawdzić sobie tą homocysteinę. Dodatkowo wysoka homocysteina jest też związana z niskimi poziomami hormonów tarczycy, więc tutaj z tego, co napisałaś,
to masz TSH wysoko, ale FT3 zazwyczaj wtedy jest poniżej normy, bo FT3 i FT4 to są hormony tarczycy, TSH, hormon przystatki mózgowej, więc ewidentnie u Ciebie rozwija się tutaj niedoczynność tarczycy i to też może sprawiać, że po prostu ta homocysteina idzie w górę, więc to wszystko, zobaczcie, te nasze hormony, nasze wyniki są ze sobą powiązane i ciężko jakby analizować jeden bez odniesienia do innych. To, że napisałaś, że nie masz okresu w szóstym miesiącu na keto, to na pewno jest rzecz, którą trzeba się zająć, bo coś się dzieje, coś jest nie tak. Przy półrocznej diecie ketogenicznej, dobrze zbilansowanej, dobrze prowadzonej, nie powinnaś mieć tego typu problemów, nie powinnaś nabawić się niedoczynności tarczycy, nie powinno Ci skakać TSH i powinnaś regularnie miesiączkować. Także na pewno coś się dzieje i polecam Ci poszukać po prostu przyczyny na własną rękę albo ze specjalistą, ale na pewno są to takie rzeczy i symptomy, których nie należy lekceważyć. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o odpowiedzi na Wasze pytania w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do naciśnięcia dzwoneczka, bo Wy będziecie mieć informacje o filmach, które się będą pojawiać na bieżąco, kilku w tygodniu, a ja dzięki temu mogę docierać do większej ilości osób, więc mi też tym małym gestem naprawdę pomagacie. Zajrzyjcie do opisu filmu, bo tam też informacje o nowościach, promocjach i możecie też pobrać moje bezpłatne materiały. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pan awokado oczywiście też pozdrawia. Powiesz coś? Nie powiem. On tylko wygląda. Ja gadam, on wygląda.